Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota, 16 marca 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam wszystkich na 110 Kryptoniusy. A w dzisiejszych tak jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec, jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Bitcoin nie jest wspaniałym store of value, 18 letni haker układł miliony dolarów jenów, SEC wygania miliardy z gospodarki przez brak ETF-ów, terrorysta z Christchurch inwestował w Bitconnecta, CEO Mount Gox skazany. Bez zmian w kontraktach BTC na CME. Kanada proponuje ramy regulacyjne dla kryptowalut. Stellar Foundation zatrudnia dyrektorkę z Mozilla jako nowego CEO. ICE ma podobno zwiększyć ilość kryptowalut na platformie. Hakerzy coraz bardziej kreatywni ze strony comparic.pl Zaczynamy 110 kryptoniusy. Bitcoin. Yale Insights przeprowadziło wywiad z profesorem Williamem N. Goldsmanem, wykładowcą na katedrze finansów i zarządzania na temat kryptowalut. Jego zdaniem wrażliwość cen Bitcoina utrudnia wyzwanie. Wyzwanie, którym jest zapewnienie zaufania niezbędne do szeregiego użycia tej waluty. Jednak rozpowszechnianie się kryptowalut pokazuje, że tradycyjne waluty rządowe nie spełniają oczekiwań wszystkich. No oczywiście, że nie spełniają. Bitcoin nie jest dobrym store of value, ponieważ jego cena ciągle się zmienia. Jest to zarówno największą wadą, jak i największą zaletą BTC. Profesor nie zgadza się z opinią, że Bitcoin jest cyfrowym złotem. Nie będę komentował, lecimy dalej. Hacker. 18-letni Hacker ukradł, ukradł równowartość 15 milionów jenów, to jest 134 tysiące dolarów około, w postaci kryptowaluty Monacoin. Okradziona została platforma Monapi, która pozwalała użytkownikom na przechowywanie swoich coinów. Hacker wykonał ogromną ilość transakcji w krótkim czasie, co przeciążyło system. Został u, u, on ujęty przez policję, która powiedziała, której powiedział, że iż uważał, że znalazł sposób, którego nie zna nikt inny. Czułem się, jakbym grał w grę wideo. Środki z cold boletów pozostały nietknięte. Haker używał sieci TOR, dlatego policji zajęło trochę czasu, zanim go namierzono. Lecimy dalej! Sek! Wielu inwestorów, przedsiębiorców z niecierpliwością oczekuje na zatwierdzenie pierwszego ETF-u dla Bitcoina. Spowodowało to wprowadzenie większej ilości, spowodowało to wprowadzenie większej ilości produktów na Wall Street oraz danie inwestorom instytucjonalnym bezpośredniego dostępu do nowej klasy aktywów. SEC jednak broni swoich decyzji i stwierdza, że kryptowaluty są zbyt dane na manipulacje. Istnieje jednak bardzo duże prawdopodobieństwo pomiędzy, Podobieństwo pomiędzy boomem na ETF-y z lat 90., z końcówki tych lat 90., -tych, a bańką na, na kryptowalutach. Czy i kiedy SEC zatwierdzi ETF-y? Jak sądzicie, wypowiedzcie się w komentarzach, lecimy dalej. Christ Church. Nowa Zelandia padła ofiarą ataku terrorystycznego, w którym zginęło 49 osób, a rannych jest 20 kolejnych. Ofiarami są głównie muzułmanie. Podejrzany o spowodowanie tej masakry jest 28-letni Australijczyk Brenton Tarant. Co ciekawe, opublikował on 74-stronnicowy manifest, w którym opisał skąd bierze inspiracje. A co jeszcze ciekawsze, dorobił się na BitConnectie i użył zysków, aby podróżować po Europie i Azji, gdzie się radykalizował. Nie będę komentował, lecimy dalej. Mount Gox. Mark Karpeles, były CEO giełdy Mount Gox, usłyszał zarzuty. Został uznany winny manipulowania danymi giełdy. Wyrok 2 lata i 6 miesięcy w zawieszeniu. Do samego końca Mark utrzymywał, że jest niewinny, a jego giełda została okradziona na 850 tysięcy bitcoinów. Sprawa trafiła do sądu cywilnego i dzięki temu ludzie będą mogli odzyskać swoje środki w kryptowalutach, a nie w ich równowartości w fiatach po kursie z dnia upadku giełdy. No cóż... Nic się nie stało niby. Mam nadzieję, że ludzie odzyskają te swoje środki. Tylko pytanie, co się stanie, jak zaczną je sprzedawać, lecimy dalej. Kontrakty, grupa CME nie ma zamiaru zmieniać niczego w kontraktach typu futures na Bitcoina. Jest to o tyle ciekawe, że drugi operator kontaktów CBOE wycofał się i już nie będzie oferował tej usługi. CME twierdzi, że ich produkt jest dobrze dopasowany rynkowo i nie ma potrzeby zmieniać czegokolwiek. Część osób twierdzi, że to właśnie kontrakty stoją za największą mnóstwem polecjami ceny bitcoina. Co sądzicie o tym? Wypowiedzcie się, lecimy dalej. Kanada chce w końcu rozwiązać problem braku regulacji kryptowalut. Canadian Securities Administration, (CSI), CSA oraz Investment Industry Regulatory Organization of Canada, IIROC, opublikowały dokument i poszukują opinii od społeczności fintech na temat sposobu regulacji kryptowalut w tym kraju. Szef, szef IIROC, Andrew G. Krigler, powiedział, musimy dostosować się do innowacji oraz zapewnić przejrzystość w temacie wymagań regulacyjnych. Które muszą być dostosowane do unikalnego systemu biznesowego i jednocześnie zapewniając ochronę inwestorów. Co zrobi Kanada? Czy będzie to styl Nowego Jorku, czy może? Colorado, co sądzicie? Lecimy dalej. Stellar, długoletnia szefowa operacyjna Mozilla. Daniel, Daniel, właściwie Dixon, oficjalnie dołącza do świata krypto. Została ona właśnie CEO Stellar Development Foundation, organizacji typu non-profit promującej kryptowalutę Stellar Lumens. Zastąpiła ona na stanowisku Jed'a McCaleba, twórcę, który zajmie się strategiami rozwoju. Dixon w wywiadzie dla Coindesk powiedziała: Będę słuchać, uczyć, wspierać i działać. Chcę pomóc umieścić Stellar w miejscu, w którym chcę być. Tak to się zaczyna. Lecimy dalej. ICE, Intercontinental, inter, <coughs> Intercontinental Stock Exchange, czyli ICE, spółka matka New York Stock Exchange, a także firma stojąca z BACT ma zamiar dodać nowe coiny do swojej usługi o nazwie Cryptocurrency Data Feed. Usługa została uruchomiona w styczniu 2017 roku i oferuje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji, takich jak ceny czy orderbook, a także wielu innych. W tej chwili firma obsługuje 58 kryptowalut, ale ich ilość ma urosnąć do tysięcy. Usługa jest wspierana przez narzędzie ICE o nazwie Secure Financial Transaction Infrastructure SFTI. Bakt ma dopiero się pojawić pod koniec 2019 roku. Lecimy dalej i przechodzimy do nadchodzących wydarzeń, a w dzisiejszych wydarzeniach 15 marca Teta Token ma mieć Mainnet Widzę, że nie usunąłem, ale przeczytam jeszcze raz Raven Coin spotkanie w South Lake City, Game Credits, uruchomienie sklepu Ciekawe czy to się wszystko wydarzyło, bo to było wczoraj 16 marca ARK Ma być ARK Deployer V2 A Kyber Network ma mieć Developer, developer Workshop w London 18 marca konferencja Learn to Decentralize na Marcie do 19 A NEO ma ulepszyć Testnet I 19 marca Binance Coin na platformie Binance Launchpad ma trafić do sprzedaży seller, czyli jakiś tam seller, a my w tym czasie lecimy dalej. Przechodzimy teraz do co tam w krypto ćwierka, ale zanim przejdziemy do co tam w krypto ćwierka, przeczytam news ze strony komparik.pl, którego jeszcze zapomniałem przeczytać. Hakerzy coraz bardziej kreatywni, kolejne kradzieże kryptowalut. Artykuł Łukasza Stefanika z 15 marca. Ataki kryptowalutowe mogą być przeprowadzone w przeróżny sposób, nie tylko przy użyciu przeglądartek internetowych opartych o JavaScript. Jak donosi raport AT&T Cyber Security, hakerzy są coraz bardziej kreatywni w swoich posunięciach. Link oczywiście pod filmem w opisie. Możecie przeczytać ten ciekawy artykuł. Polecam wszystkich. A teraz już wracamy do co tam w krypto -ćwierka, czyli przegląd Twittera. Pierwszy z Conquisty Największe wsparcie do tej pory 2,500 dolarów. Ktoś kupił akcję na BISFANDzie. O tym będzie jeszcze film. Kryptopia. Planujemy wyłączenie o drugiej czasu, czasu nowozelandzkiego na 30 minut. Ze strony Flying Atom Shop. Od dziś w naszym sklepie mamy dostępny portfel po Seku xw 20 Obsługuje kryptowody Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin Ripple, tokeny RC20. No, chętnie bym taki portfel potestował, jakby mi ktoś go wysłał. Jeszcze jeden przy okazji. Widzą i zobaczcie z buyboxa. Kryptowaluty przygotowują się na dzień Świętego Patryka, bo wszystko na zielono. Z Reddit BTC. Bitcoin jest na teraz oficjalnym słowem do Scrabli. Ze strony Coin, właśnie z Twittera Coindesk. Deweloperzy. I potwierdzili, że zmiana na prog POW, POW, czyli Program Proof of Work, czy coś takiego, zostanie dodana do następnego hardworka, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy on będzie, czyli do tego Istanbul. I to wszystko, jeśli chodzi o to, teraz przejdziemy do analizy sytuacji na rynku. A jeśli chodzi o sytuację na rynku, tak widzicie, wszystko jest na zielono. Nie będę już tu wchodził w kurs, to już później tutaj pokażę. Jeśli chodzi o największe wzrosty w ciągu ostatnich 7 dni, z pierwszej setki oczywiście, to CryptoCom 300%, Maximine 66%, Kucoin 635%, największe spadki ABC Coin, Engine Coin, Projekt Pi, Ravencoin m.in. jeśli chodzi o 24 godziny, Holo 17%, Maximine Coin 10%, QBK 9% i Bitcoin Cash także 7%. Największe spadki CryptoCom 20%. Projekt Pi 7%, Ravencoin 5%. Przejdźmy sobie teraz do tej sytuacji. Zobaczcie, ja tutaj narysowałem ostatnio scenariusze i wyrysowałem tą strzałkę. To jest nic niezmienione. Możecie sprawdzić. I przewidywałem następujące scenariusze: a mianowicie, albo będziemy wzrastać tutaj. Ale gdzieś mam wrażenie, że tu mi jedna strzałka, e, jedna strzałka spadła, bo wydawało mi się, że jeszcze miałem narysowaną jedną strzałkę tutaj. W każdym bądź razie potwierdza się na razie ten scenariusz yy, strzałki, która tutaj mówi. Ten scenariusz możemy wyrzucić, bo już się nie sprawdził. E, ten scenariusz się potwierdza. I teraz, tak, ja uważam, że tutaj może być jeszcze wbicie na górkę i że właściwie są dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz już rysuję, a mianowicie strzałka. Moim zdaniem, pierwszy scenariusz, który się sprawdzi, to będzie się gdzieś mniej więcej z tego poziomu zwalenie tutaj, czyli będzie jakaś taka troszeczkę większa korekta. Drugi scenariusz to będzie kontynuowanie tego wzrostu. Dwie możliwości, już raz jak widzicie, mieliśmy tutaj wybicie. E, teraz wygląda na to, że być może się ta sytuacja powtórzy. Także mówię, tu może być różnie. Na razie, takie dwa krótkoterminowe scenariusze roz, e, rozważam i będę obserwował, co się będzie działo. Ta korekta oczywiście może się pogłębić, nawet może być tutaj mocniej e, ta korekta, więc trzeba na to uważać, nie, nie, nie obstawiać się, że to już jest ten bull market i tak dalej. I właściwie to, jeśli chodzi o tyle, jeśli chodzi o, o ten, jeśli chodzi o, można powiedzieć, kryptoniusy, teraz może jakieś krótkie podsumowanie. A jeśli chodzi o podsumowanie, to w podsumowaniu dzisiaj tak, przede wszystkim kończymy konkurs. To jest ostatni film, do którego można komentarze robić, lajki i tego typu rzeczy. Po tym już będą wszystkie odrzucane. Były, opis całego konkursu był oczywiście w kryptoniusach setnych, później też był dodatkowy film, także możecie już zacząć nadsyłać po 110, po 110 kryptoniusach możecie nadsyłać rzeczy. Oczywiście kryptowalutowa niedziela z Majkiem jak zwykle o 20 w niedzielę, to jest jedna rzecz. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to oczywiście inwestkawcy od czwartku do niedzieli mnie nie ma. I nie będzie, nie będzie w najbliższą sobotę kryptoniusów. W środę będą kryptoniusy 111, w sobotę nie będzie kryptoniusów, ale mam nadzieję, że przywiozę sporo materiałów z inwestkawców. Eee, także tak to wygląda. Eee, z Conquistą dogadałem się, będę współpracował z giełdą coinquista W najbliższym czasie pojawi się, e, pojawi się film o tej naszej współpracy. Także to jest, to jest to. No i właściwie tyle. Będę rozwijał jakieś tam kolejne projekty. Mam już pewien projekt, na, można powiedzieć, w głowie. Myślę, że coś fajnego będzie można z tego zrobić, związane z kryptowalutami. Także mam nadzieję, że to będzie wszystko ok. Właściwie z mojej strony to tyle. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że wczoraj odbyło się, czyli w piątek odbyło się spotkanie społeczności w Stoku. Jest relacja z tego, bardzo fajnie było. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli. Także mam nadzieję, że będziemy się spotykać co miesiąc. I właściwie wszystkich widzów pozdrawiam. Trzymajcie się, odpoczywajcie. Do następnego razu.